Jak byś porównał dwa niezwykłe ruchy wolnościowe w lat 80. Totart i pomarańczową alternatywę? Generalnie, jak sądzę, był to ten sam obszar niezależnej ekspresji. Możemy jeszcze do niego dodać chociażby tak zwany trzeci obieg kontrkulturowy, czyli twórczość zespołów punk rockowych, zespołów nowofalowych, zespołów reggowych, czyli tych, których komuniści nie dopuszczali do radia i innych mediów. Totart i pomarańczowa alternatywa, podobnie zresztą jak twórcy muzyki alternatywnej, jak malarze i performerzy tak zwanej nowej ekspresji, na przykład Gdańska Galeria Wyspa, zaliczani są w każdym właściwie szanującym się podręczniku zajmującym się sztuką współczesną do takich ikon sztuki niezależnej lat stanu wojennego. Myślę, że Totart i pomarańczowa miały wiele z sobą wspólnego, nasze metody działania się przenikały i generalnie każdy z nas dążył w kierunku nieśmiertelności i wolności na swój własny, oryginalny sposób, co wyróżniało nas od innych ruchów kontestujących na całym świecie. Ja nawet spotkałem się z takim kiedyś twierdzeniem, że ogólnie pomarańczowa alternatywa jako typowo polski, powiedzmy to, no, typowa polska idea jest niepowtarzalnym obszarem kreacyjnym, niespotykanym w żadnym innym ruchu kontestującym na świecie. Także jest to nasz absolutny polski wkład w rozwój światowej kontrkultury. Która rzeczywistość była bardziej surrealistyczna, ta za komuny czy ta dzisiejsza? Ja myślę, że dzisiaj przede wszystkim najważniejsze jest to, że jak ktoś chce żyć w swoim własnym surrealizmie, to może to robić, ale jak ktoś chce żyć normalnie, to ma także do tego prawo. Natomiast za komuny wszyscy byliśmy zanurzeni, mniej lub bardziej świadomi w tą paranoję surrealistyczną i to odróżnia czasy jednak tamtej niewoli od dzisiejszej niepodległej III RP. Za kogo się uważasz dzisiaj najbardziej? Za prześmiewcę, performera, obserwatora rzeczy dziwnych, nieuchwytnych? Uważam się za wolnego człowieka, który robi to, co mu się w duszy gra. O taką Polskę walczyłem, abym mógł i pisać wiersze, i występować na estradzie, i nic także nie robić, bo nic nie robienie może być także pieczęcią uzyskanej wolności. Cieszę się, że walczyłem sobie tak wspaniałą Polskę. Oczywiście nie jest to idealne miejsce w kosmosie, ale chyba nigdzie nie ma miejsc idealnych. I tak naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, że w odróżnieniu od wielu pokoleń Polaków żyjących w niewoli, ja swojej wolności doczekałem. I ostatnie przesłanie dla całej galaktyki 12 sierpnia 2009 roku. Świat jest piękny, ludzie są dobrzy, wszystko jest warte, wszystko jest piękne, wszyscy jesteśmy doskonali. Pamiętajcie, porzuć krowę, porzuć prosie, bo najlepiej jest w kosmosie.